Rozwiąż układ równań. Y równe 2 razy w nawiasie x minus 4 do kwadratu plus 3. To jest pierwsze równanie, a drugie równanie y plus x kwadrat równa się 2x minus 2. No więc chyba najbardziej tutaj naturalnym sposobem jest, prawda, ponieważ pierwsze równanie mówi nam, jak y zależy od x, a w drugim jest y, więc chyba najprościej jest w miejsce y w drugim równaniu podstawić to wyrażenie i w ten sposób dostaniemy jedno równanie kwadratowe na x. No więc zróbmy to, czyli tak mamy 2 razy x minus 4 do kwadratu plus 3 plus x kwadrat równa się 2x minus 2. No dobrze, to wszystko teraz zapiszemy jako jedno równanie kwadratowe. X minus 4 do kwadratu, tak? To jest x kwadrat minus 8x plus 16 plus 3 plus x kwadrat równa się 2x minus 2. Czyli tak, tu mamy 2x kwadrat plus x kwadrat, czyli razem będzie 3x kwadrat. 2 razy 8, 16x plus 32 plus 3, to jest 35, równa się 2x minus 2. No i teraz co, przerzucamy wszystko na lewą stronę, to znaczy odejmujemy 2x od obu stron i dodajemy 2. Czyli tutaj jest minus 2x plus 2. W ten sposób po prawej stronie zostaje nam 0, a po lewej zostaje nam 3x kwadrat. Minus 16 minus 2 to jest minus 18x plus 37. Dobrze. No więc tak, tu 37 to jest liczba pierwsza, wobec tego tutaj nam się nic nie uprości, nic skrócić nie możemy, więc musimy liczyć, no policzmy wyróżnik delta, czyli b kwadrat 4ac, prawda? B to jest b, to jest a, a to jest C. Wobec tego mamy tak. Minus 18 do kwadratu minus 4 razy 3 razy 37. Dobrze, ile jest 18 do kwadratu? To może policzmy sobie tutaj szybciutko. 18 razy 18. 8 razy to jest 4 i tu jest 14, tak, i 18, 4, 4, 2, 3, czyli to jest 324 minus 12 razy 37. No, ile to jest dokładnie, to nie musimy się kłopotać, dlatego że 12 razy 37 to jest na pewno więcej niż 324, bo 10 razy 37 to jest 370, a to jest jeszcze, czyli to jest ujemne. Czyli delta jest ujemna, wobec tego równanie. No właśnie, to nasze równanie 3x kwadrat minus 18x plus 37 równe 0 nie ma pierwiastków rzeczywistych. Nie ma rozwiązania. Rzeczywistych. Dobrze. Wobec tego ten układ równań nie ma rozwiązań, prawda? Czyli nie ma takiego x, wobec tego nie ma również takiego y. Może zilustrujmy to rysunkiem. Zróbmy rysunek, może żeby przepisać to
To przepiszmy jeszcze tutaj. Naszkicujmy może to w układzie współrzędnych. Narysujmy szybciutko układ współrzędnych. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tu jest x, tu jest y. No i pierwsza nasza krzywa to jest y równe 2 razy x minus 4 do kwadratu plus 3. Czyli wierzchołek jest w punkcie 4, 3. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Tu jest wierzchołek. I parabola jest do góry, czyli może, tutaj nie będzie tego koloru. No i jakaś tam parabola 2x kwadrat, prawda? Czyli to jest jakoś tam mniej więcej tak. Natomiast druga parabola to jest y równa się, może x kwadrat przeniosę na drugą stronę, to jest minus x kwadrat plus 2x minus 2. Dobrze, teraz zapiszę ją w takiej postaci, żebym mógł znaleźć wierzchołek. Wiadomo teraz, ponieważ tu jest minus, więc napiszę tak, minus x kwadrat minus 2x. No i co, jakbym dopełnić chciał do kwadratu, to bym napisał plus 1 minus 1 i minus 2. I teraz patrzymy na ten kawałek tu. To jest x minus 1 do kwadratu. Czyli wobec tego to jest jak minus x minus 1 do kwadratu i tu jest plus 1 i minus 2. Czyli to jest minus x minus 1 do kwadratu minus 1. Czyli wierzchołek jest w punkcie 1 minus 1. Tu jest wierzchołek. No i nie musimy za dokładnie tego rysować, bo my wiemy, że ta parabola ma ramiona do dołu. No, czyli to jest jakoś tak. No i widać, że te dwie parabole na pewno się nie przecinają, no a to oznacza właśnie, że ten nasz układ równań nie ma rozwiązań.